ukaże się wydawnictwo, które będzie głównie oparte na materiale fotograficznym z tego wydarzenia dzisiejszego, gdzie będą retrospekcje, gdzie będą pewne artykuły monograficzne, etnograficzne. I już dzisiaj Państwa zaciekawiam, by pytać o to wydawnictwo, które dojdzie do skutku. Podkreślę jeszcze raz, że możemy w ten sposób robić takie imprezy, tu jest droga logistyka. Państwo tutaj nie uważacie, oni wszyscy muszą jakiś pokarm dostać, że tu są różne wydatki niesamowite i pamiątki, i dekoracje, że to wszystko dzieje się dzięki temu, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wspiera takie projekty, wspiera również marszałek Władysław Wortyl, Urząd Marszałkowski w Rzeszowie i Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie. Wójt gminy Lerajc, pan Krzysztof Szerejko, może być dumny, że dziś był w potrójnej roli, bo nawet był ojcem chrzestnym sztandaru, który został poświęcony przez biskupa Jana Rojka dla oddziału Turków z Gwizdowa, że był władzem gminy. No i że Turki Biedaczów Anno Domini 2023. To ostatnie chwile. Miło Państwa widzieć, tych, którzy wytrwali, którym to się podobało, którzy w sercach zabierają te przepiękne chwile. To nie sposób się nachwalić, nie sposób ich nachwalić, co tu pokazują i prezentują. Ostatnie przemarsze z prezentowaniem broni. Pewnie, że oklaski, kochani, jak tam jesteście, to jest taka nasza zapłata, odpłata, nasz bilet wstępu na to wydarzenie. I teraz już Państwa zwolnimy do grilli i do wszystkich tych świątecznych, przyjemnych rzeczy, boście Państwo przyjemnie tu z nami spędzili czas. Bardzo prosimy, ostatnie dewidiatowe prezentowanie broni. Wszystko nie piękne, zobaczcie, chłopcy jak malowani. Tak, to rytm oklaszcze. Zostały klucze i urwy do nóg na moim stoliku. To
ktoś zgubił, proszę zabrać. Ja już teraz, drodzy Państwo, dziękuję urazowi tej gminy. Prezentujemy broń i silne oklaski do rytmu. Finał. Pokład krzyża. Orkiestra działająca w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa Białobrzeg. I kiedy się postawię tą kropkę, to chciałem panu Czesławowi bardzo podziękować za prowadzenie dzisiejszej parady, bo bez pana komentarza ta impreza miałaby niezbyt wysoki wymiar. Także dziękuję wszystkim oddziałom, wszystkim mieszkańcom, wszystkim widzom, wszystkim organizatorom. No i z przykrością stwierdzam.